Emarok z Maćkiem Polokiem, zwycięzcą jednej z walk w meczu Polska-Niemcy. Maciek, wreszcie się wymieniałeś w stójce, wprowadziłeś na się celny cios. Myślę, że te żarty teraz ustalą na twój temat. No jeden, to znaczy nie wiem, może mówią, że nie doszedł. Mi się wydaje, że trafiłem raz. No i dobrze, no. Chciałem na pewno sprowadzać, ale wiedziałem, że jest zapaśnik i będzie ciężko, nie chciałem jakoś siły szybko tracić, także mówię, trochę pochodzę w stójce, ale jakoś, nie wiem, albo się sam przewrócił, albo ja go obaliłem, ale było dosyć łatwo. Zadałem ci takie samo pytanie jak Marcinowi Heldowi. Jesteś zadowolony z tego, co się udało w stójce tutaj? No w stójce ja nie miałem żadnych planów wielkich, żeby coś robić, bo tak naprawdę nie trenuję tej stójki jakoś na poważnie, także nie chciałem żadnych wymian, bo wiem, że to jest dla mnie niebezpieczne, także z tego, co zrobiłem, jestem zadowolony, bo jakiś tam plan sobie założyłem. Myślałem, że to będzie dłużej trwało, czy tam 2-3 rundy, a że się udało w jednej, to się cieszę. Jakie są twoje plany na przyszłość? Zwłaszcza związane z MMA, oczywiście startujesz też w grapplingu, ale jeżeli możesz zdradzić na temat obu sportów? No w grapplingu na pewno będę walczył, a w MMA nie wiem. No, jak to zależy od jakichś tam ofert i myślę, że do końca roku chyba nie, a potem zależy ile będę miał czasu na przygotowanie się i jakieś tam treningi właśnie bardziej poważne, bo wiem, że teraz ci zawodnicy na pewno będą bardziej wymagający i wtedy to się może źle dla mnie skończyć, jak się nie wezmę porządnie za boks. Zawsze zaznaczasz, że rozmieniasz trochę swój czas na MMA i grappling. Co by cię przekonało, żeby skupić się na jednej opcji permanentnie? Nie wiem, nic mnie chyba od brazylijskiego nie jakoś nie odciągnie specjalnie. Pewnie, no to są pieniądze, no to jest jakaś tam zachęta, tam nie ma. Ale myślę, że zawsze będę trenować w kimonach i brazylijskie jiu-jitsu, także... No jak będę, myślę, że właśnie jakaś dobra oferta, no to wtedy jakoś tam na ten miesiąc czy dwa odłożę i będę robił samo MMA, czy tam chwyty pod grappling pod MMA i uderzenia i zapasy. Ej, Maciek, gratuluję występu jeszcze raz i powodzenia w przyszłości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.